Dzisiaj jesteśmy w Trójmieście, mieście możliwości i kebabu, bo w tej serii zjemy 100 kebabów w całej Polsce. A to wszystko tylko po to, aby stworzyć krajową listę kebabów i przy okazji wyłonić kebab, który naszym zdaniem będzie najlepszy. I do pomocy mamy przygotowaną skalę. Jedynka to będę żygał, dwójka po imprezie spoko, trójka zjem na obiad, czwórka pójdę tu na randkę, piątka zostanę ambasadorem i to, czego szukamy, czyli szóstka, święty keps. Więc jak masz jakieś polecenia kebabowe, to pisz w komentarzach. I nie jestem Książulo czy Mister Krycha i na kebabach się jakoś specjalnie nie znam, natomiast myślę, że możemy wyrazić opinię, czy coś nam smakuje, czy nie. Także zapraszam was razem z nami w podróż po całej kebabowej Polsce. I zaczynamy od Trójmiasta, od YOLO Kebab. Jestem głodny, chcę mi się siku, już zmęczony, niewyspany i... YOLO, zjemy kebaba, najwyżej nas przetrze. Człowiek kebab. Przystojniak. Mamy kepsy, ale nie zjemy ich sami, tylko pojedziemy do naszego gościa, bo w tej serii, jeżeli będę w jakimś mieście, będę starał się do moich kolegów pojechać, więc jedźmy i próbujmy. Wpadliśmy do Citroxa. Witam, siemanko. O, proszę, prezent dla ciebie. O, Citrox. Tak, nie jadłem dzisiaj śniadania, więc idealnie. Taki miękki. Whisky z kolą. Ośmitalny spękł prawie. Ale pod kamerę, jesteśmy tu już 30 minut i dopiero zapytał, czy chcemy coś pić. Jedzmy tego YOLO kebaba. Jedzmy, ja ogólnie go znam, jadłem go parę razy. Kiedyś był dobry, dawno w sumie nie testowałem, więc nie wiem jak jest teraz, no ale zobaczymy, nie? Smacznego. O. Mięsko kraftowe, wyważony. Bardzo dobry, mocno mięsny jest, bardzo mało warzyw, nie? Ale to dla mnie jest na plus, ja wolę jak jest. Okej, okay. No to nie, to ja wolę jak jest ten, jak jest trochę warzyw, żeby to wiesz, się tak fajnie mieszało. Ta pita mi jakoś nie siedzi, jest taka... Ładna jest właśnie. Ale ładna jest ta pita. Ty się Patryk nie dowiesz, bo nie masz. Kurde stary, nie wiem, ty marudzisz, może ja za mało kebabów wiem, ile zjedliście już? Pierwszy. A, to jest pierwszy, okej, okay. No nie, no dla mnie spoko. No dobra, ja się nie znam, ja się uczę dopiero, może on się zna lepiej od na kebaba. Na pewno na słodyczach się zna lepiej. Kurczę, nie mam co opowiedzieć, nie mam co dodać, po prostu wystawię ocenę i tyle. No bo to jest kebab. Dokładnie, Jurek ma rację, to jest kebab. Nie chciałbym wam psuć nastrojów, ale to jest ogólnie jeden z lepszych kebsów w Gdańsku, nie? Więc jak on wam tak średnio smakuje, to boję się, co będzie dalej, tak szczerze mówiąc. Ja wiedziałem, do kogo przyjechać, ponieważ tutaj Karol prowadzi sweetplanet.pl. To nie jest reklama, to jest reklama. Nie, no nie jest reklama, nie jest bo mi na zapłacił. Czy dawaj mi prezent? Dogadałem się, Karol. Pozwól jest teraz. Prime od Logana Paula. Zawsze chciałem tego spróbować, wszyscy tego próbowali, ale cztery dychy za... Sorry, Karol, że obrażam twój sklep, ale... 18,99, mój drogi. Nie tak źle. No dobrze, no to już trochę tanie. Dalej, 18 zł za taki napój. No sporo. I mogę krytykować w sumie. No pewnie, możesz... Mów co... Najwyżej nikt go nie kupi. Najwyżej więcej paczek nie dostaniesz już od nas i tyle. Dobra, ale takie gówno trochę. Nie no, jest słodki, nie? Jest ale co słodki. To jest za smak w ogóle? Nie wiem, no metamun jakiś taki... Najlepszy jest ice pop, bo jest taki bardzo nietypowy. To ma w ogóle cukier? Ma cukier. Dobra panowie, ale wiecie to są co? Słodziki. To może lepiej nie testujmy kolejne rzeczy. To 3, 4. Trójeczka. Jaka trójeczka? No pójdę no na cztery. Obiad. Ale stary, będą, to będą jest naprawdę gorsze, wysoki. Naprawdę. Daj 4, bo będą gorsze. No przesuniemy w razie, bo no okej, okay, okej, okay, Jurek, jak oceniasz? Zjem tu obiad, na randkę nie pójdę. Jak dla mnie też na obiadek, no. Na randkę. Więc trzecie miejsce, a Karol pójdzie sobie z Natalią na obiad tam. Pójdziemy, no ja cię zabiorę, Natalia, nie martw się. Ja zrobiłem to tylko po to, żeby pójść z tobą na randkę. Mamy po prawej stronie zaraz kolejną budkę. W Niemczech to kolejki się ustawiają, nie? Do takich kepsów. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Sprawdzam ocenę tego kebaba i nieźle, ponieważ jest to 4,4. Kebab Meister od Meistra. Ogólnie jest mniejszy niż tamten poprzedni, nie? Ten, co jedliśmy w domu. Ale tak to jest średni, wydaje. A tak. Tamten był mały. Czyli tamten był mały? Tak. A no. Ten jest średni? Tak. No. Jest mniejszy niż tamten mały? Mhm. Okay, 24 zł nas to kosztowało. Ciekawe. Więc sprawdź, co Meister wymeistrował. Jestem zawsze ciekaw przy tych nagraniach, czy jeżeli ci pracownicy widzą kamerę, to czy na przykład plują ci do kebaba, nie? Zrobiony jest bardzo dobrze, jest mega dużo mięsa, jest ładnie złożony, więc wydaje mi się, dobra, że się postarali. Sugeruj mi, nie sugeruj mi. Dobra, tylko pisujesz jak Książulo, naprawdę. Chciałem mówić po prostu dobre, niedobre. Bo jestem fanem i oglądam. Ja jestem fanem. No kurde. Co z takiej budki bym miał kebaba? No, jest mocno intensywny, nie? Taki trochę no. Ofensywny jest. Mięso jest dobre, ale przez te sosy tak średnio je czuć szczerze. Tak, już wszystko wiem. Jurek, proszę. No, 3, 4. Trójeczka. Trzy. Dwójka. O, ale zmyli! Po imprezie. Po imprezie. A kebab. Ty, Patryk? No, mi bardzo smakuje. Czwórka. Według mnie jest bardzo dobry. Dam dwójkę, przez to, że kebab mi smakuje, ale ja czuję, że będę miał zgagę potem. Więc no, na liście plasujemy to na trzecim miejscu, no. Nie wiem, mi smakował, ja bym poszedł na randkę. Mam te
tego kepsa kosztował 16 zł 90 groszy. Okej. Okay. No. Wygląda nieźle, tak szczerze. Ja mam zaczynać? Ja mogę tak, zacząć. Ty zacznij. nie możesz się doczekać. Byli państwo, którzy korzystali i bardzo zachwalali. W pewnym momencie aż miałam ochotę zapytać, czy oni nie są może właścicielami lokalu. I pani zachwalała, że najlepszy, że jadła dużo kebabów i że to jest jeden z lepszych w... Co? Okay. A jedz, wiem, że już jedz i tak... No ja właśnie czekam. No, dobra. Ja już wiem. Ja już wszystko wiem, wszystko tak. wiem. Uwaga. Czemu jestem ostatni? No, ja wszystkie wasze miny teraz analizuję niepotrzebnie. YOLO kebab. To powinieneś się nazywać. Powiem tak? Że żyjesz raz. Patryk, masz ochotę? Tak. Szczerze? On nie jest zły. Nie wiem, czy niespokoi mi bardziej niż ten poprzedni. Dobra, Patryk, spróbuj. Może jestem dziwny, ale... To jest mocne. Ja nie będę, się sugerował waszymi zdaniami. Taki żółty sosik sobie płynie. Co to jest? Właśnie nie mam pojęcia, ale nie wiem, zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Wizualnie nie oceniamy, smakowo, jak ci smakuje? No jest lepszy niż poprzedni. Lepszy niż poprzedni. Jest dużo lepszy niż poprzedni. No? Aż teraz mi jest smutno, że dałem mu czwórkę. Tamtemu czwórkę dałeś? Tak, na randkę. Jesteście gotowi? Tak. No. 3, 4, 2. No dałem tamtemu czwórkę. 4 dałeś? No muszę. No, ja tamtemu dałem 3, temu daję 4. Lepszy. Ile dałeś? 2. No to mamy 3. Po smaku, jakby pomijając lokal, zabrałbym tę randkę. Partnerem dzisiejszego odcinka jest przeglądarka nowej generacji Opera, która ma Arię, czyli sztuczną inteligencję, która pomoże wam na przykład rozwiać wasze najcięższe pytania. Generalnie możecie ją zapytać o cokolwiek chcecie. Dodatkowo w Operze jest też wbudowany całkowicie darmowy VPN. Macie też tutaj dostępny całkowicie nowy pasek boczny, w którym to możecie dodać sobie swoje ulubione aplikacje i je wszystkie mieć pod ręką, więc na przykład możecie sobie tam dodać TikToka, czy Instagrama, czy Messengera. Generalnie do wyboru, do koloru. Jest też opcja Tap Island. Jak macie odpalone dużo zakładek, te zakładki często się po prostu mieszają ze sobą. A ta funkcja właśnie służy temu, że będziecie mogli sobie to wszystko łatwo i prosto uporządkować. A wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że to są tylko 3 funkcje, które wam wymieniłem, a w przeglądarce jest ich jeszcze więcej i są naprawdę fajne i ułatwiające życie. Ale o tym możecie się już przekonać sami, pobierając Operę z linku w opisie. Gorąco zachęcam, jeżeli jeszcze nie korzystacie z Opery. No i sprawdzajcie te funkcje, które wam wymieniłem i dużo, dużo więcej. Będziecie zadowoleni. No nie wiem, Jurek, to wygląda jak jakiś dentysta. Zamknięty. Ten jest tu nie idźcie. On jest zamknięty. Tak wygląda. Zły, tak? Kaliorexy chyba nie był zbyt dobry, bo splajtował, ale kebab przy kebabie. Mim, kebab and grill. No ten wygląda już fajnie. Tak to jest w ogóle piękne, że jak kebaby nagrasz, to masz kebaba przy kebabie. Zostaliśmy w papierze toaletowym. Powiem tak, lokal ogólnie w środku ładny, ale strasznie śmierdziało, nie? W ogóle nie było wentylacji. To się zdarza. O Jezu, jaki ostrzeń coś. Ostrzeń? Chyba zaczął kamerę i stwierdził, że zrobi najostrzejsze, jakiego się da. Ale wygląda na taką trochę... Kurde, taka wysuszoną tą piłkę. Była taka włochata ta bułeczka. Jest taka. Nie skupiam, to jest bardzo ciekawa. I dobra. Jak przebije poprzednie kiloby, to się zdziwię. Robi się piekany po chwili. Ta pitka mi nie do końca leży, bo ona jest taka chrupiąca, że aż się kruszy, nie? Ten jest bardzo dobry. Zobacz, jak się sypie, nie? Cały się kruszy. Szczerze, to jakby nie było tak śmierdząco w lokalu, to wydaje mi się, że nawet bym tam... To zepsuło, no dobra, tak, nie, ale nie, faktycznie jest spoko. Ale oceniamy smak, nie? Już walić ten lokal. Macie. Nie wiem, czy to znaczy, że jest niedobre. Aż tak, ocenka. 3, 4, 4. Będę się gruja. Co? Jedynka. Jak jedynka? Dobra, uzasadnij. Ten ostry jest tak chuj, że go nie da połknąć po prostu. Tak, to jest złe. A ostry sos jest średni, tak. Ostry sos jest chuj, jest jakiś popsuty, kurwa. To jest gówno jakieś. Ja nie wiem. Aż agresję go wziął. Krytyk kulinarny. Dobra, obniżę 2. Czyli finalnie zostaje ocena. 2. 3. 2. No dwójka. Dobra, no średnia, dwójka. No. Dla mnie to jest 4, ja bym tu na randkę poszedł. Ten kebab King jakoś dziwnie wygląda. Na Google jest to opisane jako kebab kula mocy. To jest kebab King po prostu. Szczerze, spoko, nie wygląda tak źle to w środku. Okej. Warzywka świeże, nie? Nie. Nie? Okej. Chwila prawdy. Szczerze, wydaje mi się, że będzie dobry. Wygląda niepozornie, ale... Właśnie to niepozornie... Może być wysoko. Tak, tak. Tak też mi się wydaje. Uuu. Nie, no ja nie mogę patrzeć, jak wy to robicie, nie? Bo wy specjalnie tak obrzydzacie. Buduje napięcie. No właśnie, no. Ja już wiem, co myśleć. Też taki słony jest, bo ogólnie te poprzednie kebaby były strasznie słone. Na początku tego aż tak nie czuć, ale po tym, jak idziemy po kolejnego, to ta sól aż na ustach zostaje, na ustach, no. Tak. Wjeżdżam.
Okej, okay, też już coś wiem, ale słony skubany. Czego oczekujesz? Ja już wszystko wiem. Ja mam odczucie, że one smakują tak samo prawie wszystko. W sensie bardzo mało się w ogóle różnią smakiem. I... Tutaj jest taki dziwny posmak w gardle po tym mięsie. Też taki macie? Taki, no. Taki przypalenizny. Jest taki, tak. Okej, jest różnica, jest ogórek kiszony. Tak, sos dokładnie. Sos mi się jakby po imprezie po prostu. I ten ogórek mi nie leży tak do końca, bo ja nie przepadam. Mega też napchany, to jest jakby na plus akurat. Ale znowu jest taka, wiesz, ta sypiąca się pita, nie podoba mi się to. I teraz specjalista. Hejter, największy hejter, uwaga. Ja już wszystko wiem. Szczerze, mi się wydaje, że Juli otwiera swojego kebaba i chce wykończyć konkurencję. Konkurencję, podpierdziela. No ja tak mam i to zaraz się popłaczę i łop po kebaba, jedno niesamowity jest. Czemu to jest takie słone? On naprawdę kebaba swojego serio otwiera. Dobra, ocenka, moi drodzy. Dobra. Trzy... 4, 2, 1. Wszystkie chcę wykończyć. Nie, to jest 1, to jest pozwa. Juri po odcinku 10 pozwów. Czemu nie ma 0? Coś takiego, że nawet. Ty tam skalę, no, nie wiem, no, nie, no będę żygał. Dwójka. Będę żygał. Dajemy to na 2, to jest zasłużona 2. No. Kebab na pszczelarza, czyli kebis. Ja bardzo lubię takie nazwy na przykład. Takie. Kreatywne. Takie. Dziękuję bardzo. Wszystko dobrego. Ulala. Ale wypieszczony. To jest kebab za 22 zł. Ale spokojnie. Kowało. Patrz w ogóle jak to wygląda. To jest takie jeszcze świecące od miodu. Może miodem właśnie, wiesz. Tak z dźwięku jest taki perfekcyjny, niezbyt chrupiący. Taki, wiesz, mleczny. 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 Jest taki mleczny posmak. No sos mocno czosnkowy. Na razie jedyne co czuję to sos. Dużo. Poczekaj. Ej, sorry. Głodny jestem. No jak, dopiero 7 kebab, nie? No, w końcu. Myślałem, że nie dostaniemy. Kurde, bardzo dużo sosu, ale no smaczny. Jest, ale widać to nawet, nie? Że jest tego sosu mega dużo, aż się wylewa tutaj. No dobra, uwaga. Ale jest smaczniutki. Robi wrażenie. Sosów jest bardzo dużo, przez to w ogóle nie jest suchy. Ale coś ale... tam czuć mięsa trochę. Coś tam mięsa czuć, no jak ale... jak to mięso smakuje? Dobre, bo nie jest to tak słone. Okej. Okay. Jest mniej słone niż to poprzednie, więc jest spoko. No ale jest to najbardziej ciekawe opinii. Ja nie muszę być ciekaw, ja już wiem co powiem. Ale tak, jest ta... wyglądowo wygląda inaczej niż poprzednie. No. Jest duży, nie? Jest duży, jest zdecydowanie bardziej wilgotny, nie? No bez szału według mnie, jak wam smakuje, bez no to, szału. To, nie, no. To szanuję. To szacunek, bo ale... nie. Poprzedni kebaby były lepsze. Ty już tak pomieszałeś te oceny, że ja nie wiedziałbym jak oceniać w twoim miejscu, nie? Dobra, to wy na randkę idziecie według oddaję. Mnie. Według mnie jest tak... Uwaga, uwaga, teraz proszę tutaj napięcie zbudować muzyką, bo Jurek będzie teraz spożył... Pa, 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 pa. Jaki to jest specjalista? Pytanie, mam pytanie, nie, słuchajcie. Zanim zadać pytanie, to wiesz go postawić. Ale pierwsze pytanie, od razu miód. Mogę. Nie, nie, nie. Kurczak jakiego jest koloru? Jest taki żółty, tak? To jest wołowina. Ja wiem, dlatego czemu to jest kolora kurczaka? Kurczak jest biały. Przez przyprawy jest żółty, a to jest wołowinka. No i co teraz specjalista? Zastanów się tak nad paleniem tego kebaba, czy... Widać, że youtuberzy, że nie robią obiadów normalnych. On już wie. Czemu on jest... Nie wiem, ja nie rozumiem co mi się stało z smakowymi tymi kubkami. Ale k***a, on jest jeszcze bardziej słony niż poprzedni kebab. Co? On jest ale, słony. Ale tu jest inna słoność, bo to jest słoność przez sosy, a nie przez mięso. Ale zobaczmy jaką ocenę czujemy, więc 3, 4, trójka. 2 i... Co? 2 i pół. Jak jedynka? No mi nie smakuje totalnie. Wszystkie po kolei, już no trzeci jest, z rzędu. No jest, ale jest słaby, no co ja mogę zrobić? Trzecie miejsce, moi drodzy. Otworzyli dentystę. Dentysta z kebabami. Przedziwne miejsce. Kali Orexi. I to wygląda jak apteka. Jak taki pokój z automatami, tak szczerze. A powiem wam, że na Google oceny mają naprawdę dobre. Jest to kebab grecki. Była próba przekupstwa, ponieważ ten kebab kosztował 10 zł zamiast poprawnej ceny. Jest średni, a nie mały. Okej. Okay. Tak jak brałem. Ale jest też włochacz, nie? Widać, że włochaty. I pan powiedział, że no, że 10 zł, bo pan robi reklama. Ja mówię... No nie wiem. Dajemy szansę na reklamę, tak? Więc... Bo na Google były dobre opinie, no ale jeżeli on daje po prostu niższe cenie i mówi pani daje opinię, no to... No dobra, sprawdzamy. Uuu, ale świeżo wygląda. Fresh. Świeżo, ale jest strasznie twardy. Ale bardzo dobry. Tak naprawdę to pan robi reklamę. Nie, nie robię. Naprawdę, będę mówił szczerze. Za 6 złotych reklama. Bo tam ojrzym złotym i opuścił. Ale sosiki naprawdę fajne, świeże. Coś mi z mięsem nie leży. Ma taki dziwny posmak, ale warzywka i sos o, super. O, tutaj jest już o wiele lepiej. Teraz to wygląda już sensownie. No nie. Ej, nie, chociaż nie, dobre mięso. Nawet mięcho właśnie wygląda takie, ojoj. Nie, jest zajebiste. Dobry. No sos jak w każdym innym kepsie, ale mięcho wygląda fajnie. Nie, tak? Nie aż taki słony jest chyba. To jest śmieszne, bo to mięso wygląda... Najgorzej chyba. Dobra, teraz
Daj, poczekaj, cicho. Wchodzi on, cały na białym czy czarno. Jest bardzo dobry, Jurek. Jak powiesz, że nie, to wywalamy cię z naszego składu, naprawdę. Ale nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Okej. Dobra, to oceniamy. Serio? 3, 4. Czwóreczka. Okej, to jest tak 4, 8, 10, 13, tak? Ja dałem 3, tak. 13 na 4, 3 i trochę. Słuchajcie, ja jestem bardzo nieobiektywny, przez to, że ja jeszcze jestem bardzo... Bo zakładam kebaba swojego. W końcu, jeżeli to powiedział. On jest dobry, jeżeli... No to czemu po imprezie? To jest on jest dobry, jeżeli zjeść go po imprezie. Czekaj, a czwórka to jest, zabieram Natalię na randkę tutaj? Tak. Sorry, Natalia, nie, to... Nie zabiorę jej tutaj, serio. Teraz idziemy do najlepszego kebaba według ocen na Google. W tym kebabie był Księżulo? Był? Tak, czy nie? Był. I co mówił? Zachwalał, nie? On był zachwycony właśnie, mega pochwalił. Ja byłem w szoku, bo generalnie Gdańsk dzieli się na dwa obozy. Albo Jolo Kebab, albo Drwal Kebab. Więc no sami zaraz ocenicie i wybierzecie, który lepszy. Jestem pod wrażeniem. Ja też jestem ilości osób. Efekt Księżula. Tak, kiedyś jak byłem, to tak nie było. Jurek. Ja mam Drwala, pół godzinki jest. Kolejka długa, dużo było czekać i czy było warto czekać. Wygląda cienko, tak w sensie jest. No właśnie to będzie, no aż widać co tutaj jest, no. Ten ogórek kiszony mi zajebiście podpada. Jest tam? No. No na górze. Co ty nie lubisz? Gorzej, nie lubię, no. To jest inna liga jest, nie zupełnie. Ja bym się do niego dorwał. Pokiwał głową. Nie no, jest dobry. Cienką ma tą pitkę. Nie, ale on jest naprawdę... jest dobry, no. Ej, gdybym wiedział, że naprawdę jest aż tak dobry, no to bym zamówił więcej. No, daj mi jeszcze. Nie no, zajebisty jest. Nie no, jest dobry. 3, 4, czwórka. 4. Wow, piąteczka. Piąteczka się pojawiła. Dobra, Jurek. No, dla mnie czwórka, poszedłbym tu na randkę, wziąłbym tego kepsa, zjadłbym z dziewczyną, no. Ja też. Ja chyba też. Dobra, a w porównaniu z Jolo? No wydaje mi się, że jest trochę lepiej już. Okay. Trochę? Ja mogę być ambasadorem. Ale nie jesteś ambasadorem, spokojnie, jeszcze nie musisz tak zachwalać. No jest zajebisty, jest naprawdę. Ja jest dobry, tak, jest dobry. No i tym pozytywnym akcentem lecimy dalej na kebaby. Jesteśmy w Sopocie i w Sopocie, mój drogi Karolu, jest najstarszy kebab w Polsce. Jadłeś go? W Polsce? Serio? Tak. Gdzie? Nie kebab wiem. Sopocki. Nie kojarzę. Tak w Google według, to jest najstarszy, tak okay. W newsach pisali, więc zobaczmy, jaki jest najstarszy kebab w Polsce z tradycjami i czy jest smaczny. Chciałem kepsa, dostałem hot doga. Beskity, czemu mam hot doga? To jest prawdziwy kebab, wy nic nie rozumiecie, nic nie kumacie. Może kiedyś tak kebab wyglądał, więc ja nie wiem. Stary, wiesz, że kebab to jest tylko mięso. Dobra, oni robią tego kebaba dłużej niż my na świecie jesteśmy, dobra. Beskity, to my się nie znamy. W szoku, chłop. Taki swojski kebab po prostu. Daj spróbuj, ja bardzo, bardzo chcę w ogóle popatrz na niego i mi aż się chce. Generalnie no czuć tam takiego ducha czasu. Ale nie będzie to na pewno mój faworyt kebabowy. Słuchajcie, to jest najlepsze mięso, które jedliśmy dzisiaj. Mówisz? Mówię. Co? Tak, to prawda. Ja spróbuję samo mięso, bez tego ogórka. To prawda, jak Jurek tak mówi, to prawda. Mięsko dobre. Mięsko dobre, tak, bo jeszcze tak mało dokopane. Mięsko zajebiste. Przecież nie. Żylasty jest. No, tak żujesz jak guma wtedy, no. Jak ten, że go nie wiem. Możliwe. Możliwe. To się nic nie zgadza jak dla mnie. Mięso sztos. Znaczy gumie czuję cebulę i ogórka, to mięcho jest takie mało wyczuwalne, no i faktycznie takie lekko gumowe. Dobra, ja jestem ciekaw opinii, szczególnie Jurka, bo Jurkowi bardzo smakowało. Poczekajcie, dwójka. Co? Trójka. Trzy? Trzy. Dwa, jeden. Zjem na obiad. Generalnie może popełniamy duży grzech, ale no dla nas to jest dwójka. Zmieniliśmy miejsce, ponieważ jesteśmy aktualnie w Gdyni i tutaj mnie wujaszek zaprowadził. Dzień dobry. Mój przyjacielu, zobacz, witam. Człowiek od pizzy. To jest najlepszy w Gdyni, twoim zdaniem to kebab? Jest moim zdaniem najlepszy kebab w Trójmieście aktualnie. Dużo jem, dużo próbuję, dużo testuję, ale takiego jak tutaj naprawdę nigdzie nie dostaniecie. Dobrze, więc chodźmy i jedzmy. Generalnie miejsce jest takie niepozorne. Jak tu wjechaliśmy, to mówię, gdzie ty nas zawozisz? Stary, patrz, jesteś na domkach i tutaj nagle masz takie miejsce. Co się za tym kryje? To, że ludzie nie muszą płacić dużego czynszu, mogą generalnie skupić się na bardzo dobrym jedzeniu, nie oszczędzać na niczym, kosztem tego, że są u siebie. Coś takiego jak u mnie. Znam tą historię ze swojego tematu. Zobaczymy. No mówisz, że jest dobre jedzenie, więc sprawdźmy to, bo jestem bardzo głodny. Proszę docencie stylówkę wujaszka. On generalnie tak na co dzień. Ja wyskoczyłem z roboty na szybko. Tak. Przygotowany. Generalnie ludzi tutaj tak. Jest sporo. Cały czas się ktoś przewija. Nie wiem, ale to naprawdę chyba jest miejsce takie na uboczu. Nie? Ja nie znam
coś takiego, że jest sobie jedna osoba czy dwie za kebabem, oparte i czekają na ciebie i wiszą takie przesuszone ogryzki, stary, to lepiej... To uciekaj. Wiesz, i tam. Zobacz, co tu się dzieje, to jest jak w bólu, jak w młynie. To dobrze, to świadczy o tym, że przede wszystkim świeże jedzenie, prawdopodobnie też bardzo smaczne, skoro taki zainteresowany. Gemuzę, bułeczkę, słuchaj, wołowinka, sosik, czosnek i pikantny. To jest dobry zestawik. El Carolo, włoski krytyk kulinarny, próbuje właśnie tureckiego kebaba najlepszego w Gdyni. Ja słyszałem, że jest bardzo krytyczny i trudno jest mu dogodzić. To sam wygląd już miał. Spodziewałbyś się tutaj dostać coś, jakbyś przejeżdżał i nie sprawdzał tego miejsca? Nie, co? Szczerze, to totalnie mi tu nie zajrzał. No. Jakby bez polecenia, to w życiu. Smacznego, wujku. Zobacz w ogóle tą wołowinkę, jak ona się prezentuje. To jest używane mięsko w płatach, to nie jest tania zabawa generalnie. Kurwa, jakie to jest dobre, przepraszam. Sosy też są dowalone i ten serek. Tego kepsa lubię trochę troszeczkę nawgryźć, a potem jednak ścisnąć i czuć wszystko razem. No ja też. Tu cały serek nie jest zyskany. Czemu? No też chcę. No nie wiem, dam radę. Ten serek jest wybitny, co w ogóle? No, nie, w ogóle to jak świeży jest ten kebab, to jest piękne. O kurde, jakie dobre mięso. Mleczny posmak wołowiny w końcu. Boże, dobre. A tu jeszcze widzę jakieś pieczone warzywka, ziemniaczek chyba jakiś, marcheweczka, kurczę. Dobra. 3, 4, 5. Piątka. Piątka? Zostanę ambasadorem. Tak. No chcę być. Piąteczka. Chcę ja dałem czwórkę. Czemu czwórkę? Poszedłbyś tu na randkę, ale już ambasadorem nie chcesz być? Albo ty pizzę, no okej. Jest naprawdę przepyszne. Jeżeli jesteście tutaj gdzieś w okolicy, to zajedźcie. Co prawda jest tak na uboczu, ale warto, naprawdę. Ale nawet jak jesteście w Gdańsku, to warto zajechać. Dobra, odeszmy już Jurek? Jurek, ja też chcę, daj mi to. Patrz na babkę, jaki smutny. Ja na was od 13 czekam, nic nie jem. To może spokojnie konkurować z tymi bardzo dobrymi, czołowymi kebabami warszawskimi, nie? Jeżeli chodzi o smak, o jakość. Paulo, powiem ci jedną rzecz. Ja w Warszawie chyba nie próbowałem smaczniejszego. To jest naprawdę najlepszy kebab w moim życiu, mam wrażenie. Jest rewelacyjny. No. Mówię serio. Też jest piątka. Ja podszedłem trochę zbyt surowo do tego rankingu i wziąłem wasz ranking, jak za taki, wiesz, jak to słyszałem, że będę ambasadorem. Jakby siadł to, co my jedliśmy dzisiaj. Tak? No. Czyli co, wujo miał rację, że to jest najlepszy kebab, jaki można zjeść w Trójmieście aktualnie. Tak, dobre co. Ja tu mieszkam, ale nie byłem. Pierwszy raz jedziesz? No poważnie, pierwszy raz. Słyszałem, on nie mówi, nie no dobra, co, kebab jak kebab, nie, jaką możesz pakować, a co jest przypetarda. Hala koszyki, tylko że w Gdyni. No generalnie dużo dobrego jedzonka w jednym miejscu. No i jesteśmy w Big Daddy. On z tego co wiem jest w innych miastach, nie tylko w Gdyni. Taka mini sieciówka kilkulokalowa. Generalnie wygląda to ładnie, dobrze. A jak będzie smakować? Mój ziomek powiedział, że się nie spodziewał tego. Ale nie powiedział czego? No właśnie nie wiedziałem, o co mu chodzi, nie spodziewałem się. Może nikt nie bierze tego kebaba? Nie, no nie wygląda, żeby nikt tego nie brał. Ogólnie to jest Bartek, on montuje ten film. Dzień dobry. Wydaje mi się, że on Bartka po prostu rozpoznał i o to mu chodziło. Tak mogło być. Wygląda to... Pieczone, dajcie te. Przedziwnie. To jest frytka z batata? Ale dobre. Wygląda ciekawie. Ale jak smakuje? Ja to uwielbiam. Ciężko to nazwać nawet kebabem takim, no nie porównasz tego do niczego. Właśnie nie wiem jak to porównać, ale... Dobra. Trochę mi nie wiem czemu, ale jakbym jadł burgera się czuję, nie wiem dlaczego. Może przez ten sos, to jest sos koktajlowy, nie mam pojęcia z czego on jest, ale jest przepyszny. Proszę Patryku. Dobrze, no na to czekałem. No ten batat, który robi robotę, już to wiemy. Tak. Te frytki to sprawiałem, jakbym jadł burgera Dwal, albo no, albo to był jeszcze chyba taki burger z Bujnicki, czy coś takiego. I to mi te frytki to sprawiałem, że czujesz jakbym to jadł. Jedna rzecz. Czemu my to oceniamy? To nie jest kebab. No co to jest? No to jest takie... No jest po prostu co innego, ty, to, że nie masz tam podstawowych składników, nie zaczynasz się kebabem. Totalnie. Nie smakuje? Smakuje. Jurek, masz sałatę, masz mięso, masz ogóra. Masz to wszystko w picie. Masz sos, masz pitę. Ja na chwilkę muszę i tak odejść, bo już nie daję rady. Oho, tam. Zrzucić balast. No on się totalnie różni od wszystkich innych i to tak bardzo mocno, ale dobry jest. Na szybkę. No. Te kebaby, albo jeszcze coś, ale mój brzuch po prostu, no się nie wyrabia. Całkiem dziwne, że zjedliśmy 11 kebabów i twój żołądek się nie wyrabia. Wydaje mi się, że to od jodu nadmorskiego i powietrze inne. Dajcie mi warszawski smok, nie mogę tu oddychać. On był smaczny, ale nie mogę powiedzieć, że on był smaczny przez to, że... Że to nie był kebab dla Jurka. Mi już nic nie smakuje. Ja już jestem tak nasycony wszystkim. Weź jeszcze gryzka i się zastanów. Nie, ja dziękuję. To po węchu oceń. Dobra, mam ocenę. No, 3, 4. Czwóreczka. No i wszystko. Czwóreczka, no. Nareszcie. Słuchajcie, ja bym poszedł tu na randkę, bo tu jest w ogóle, wiesz, taka ciekawostka. Kebab z batatem. Nie pójdziesz normalnie na jak zwykłego kebaba na randkę. Nie byłoby wstydu przyjść tu w garniturze i sukience. Totalnie nie. Nie byłoby wstydu, nie byłoby.
Kebs od Quebo. Czyli kebs. To nie jest chyba kebab od Quebo, ale słyszałem, że jest bardzo dobry, więc go sprawdźmy. Ja biorę XXL lawasz, mięso mieszane. Dla mnie chyba będzie ten lawasz 420. Dlaczego 420? Co to znaczy? Co to znaczy 420? A ty, Patryk, sobie? To samo co Karol. Znaczy, Karol wziął to samo co ja, bo mnie naśladuje we wszystkim, jestem jego idolem. Jureczku, to nie może być przypadek. Ta liczba to jest znak po prostu. To jest nasz numerek. Sorry. Gimnazjum. To jest człowiek, przez którego tutaj jestem, ponieważ powiedział, że to jest najlepszy kebab, który jadł w Warszawie. A to jest człowiek, przez którego ja tutaj jestem. Bo powiedział, że to jest najlepszy w Warszawie. Zobaczymy, no. Najbardziej ciekaw jestem kebaba Jurka. Bo on ma taki odjechany, a ja sandal. Dawaj, jedz. No, powiem ci, że... Klasa. Pokaż ten ser. Dobry jest ten ser. I bekon jest fajny. Jak kaloryczny. I mięsko. Dobrze, że zrobiłeś swoje zadane cardio w tygodniu, to możesz sobie pozwolić, nie? Świeże warzywka, sosik zarąbisty. Jureczku, 3, 4, czwórka. Czwórka. Czyli pójdę tu na randkę. Ja bym też poszedł tu na randkę, ale mi smakowało. Mi też smakowało, ale może dzień jest taki, nie tak. wiem. Ale nie było to czego szukam. Ja tak 3,5 bym postawił, ale niech będzie czwórka. To nie jest święty keps. Jest ze mną mój ojciec, Adi Fox. Siema. Jesteśmy podobni? Identyko. Dobra, ale i tak naprawdę jesteśmy przy Piri Piri Kebab, co prawda nie w Lublinie, a w Warszawie, ale Adi jest z Lublina, Piri Piri trochę jest znane dzięki TikTokowi, Adi też jest trochę znany dzięki TikTokowi, więc wejdziemy i zobaczymy, jak nam będzie smakować. Ja może też. Weźmiemy sobie kebaba Mr. Krychę. Można. Zobaczymy, co w ogóle jestem ciekaw pani, bo ja, prawdę mówiąc, mimo tego, że byłem ze 2 razy w lubelskim Piri Piri, to nie znam za bardzo menu, bo rzadko zamawiam kebaby, więc będę, myślę, że bardziej taki na świeżo, że tak A powiem. A lubisz kebsy? Poza tym, że robiliśmy razem najdroższego kebaba. Tak, tutaj link. Tak. Ja ogólnie nie jestem jakimś mega fanem kebsów, ale czasami lubię zjeść. Dobra, wiemy co chcemy, bierzemy mini lawasz Mr. Krychy i pitę neapolitańską. Ze starym jesteśmy po prostu smutni i zawiedzeni, ponieważ przyszliśmy tutaj zjeść mistera Krychy, a mistera Krychy nie ma. Generalnie też pity neapolitańskiej nie ma, więc wzięliśmy pitę zwykłą i lawasz. Braki towarowe. No ale to nie wiem, bo jest godzina 13, więc chyba jeszcze nie powinno się wyprzedać aż tak. Ale generalnie ruch jakiś jest, nie? Więc coś tu się kręci. Mamy nasze zdobycze. Dużo sosu. Nie, to kraftowe mięso jest niesamowite. U mnie proporcje spoko. Robi wrażenia. Nie no, wrażenie nie robi, ale jest smaczne. Jest smaczne. Jak ci dobrze smakuje? Ty pierwszy raz jesz? Dla mnie on smakuje jak zwykły kebab, tylko z droższych składników. Nie robi wrażenia na mnie, sorry. Trochę tak jak mówił Jurek, że masz po prostu, powiedzmy, kebab taki troszkę lepszy level, nie? Jak mówisz, taki zwykły. Nie? Taki bardziej restauracyjny po prostu. Dobrze, podsumowując na 3-4. 3-4. Trójeczka. Tak, na obiad byśmy tu zjedli, ale generalnie nic specjalnego dla mnie przynajmniej. Tak, taki normalny, zwykły po prostu, zwyczajny kebab. Gdzie jesteśmy w kurze warzyw. Generalnie kebaby z kury warzyw wyróżniają się tym, że ich takie kompozycje są dość takie egzotyczne w porównaniu do innych, bo nie są takie chamskie. Bo to się chyba gdzieś tam z Berlina wychodzi. Tak, generalnie takie bardziej high quality moim zdaniem, ale jak będzie smakowo, to zaraz sprawdźmy. Generalnie to na pewno czwórka już odpada, bo nie przyszedłbym tutaj na randkę przez to, że jest tak głośno. Nie no dobra, czwórka też może być, ale na randkę to ciężko. Chyba, że w słuchawkach, a tak, nie w ręce. Tak, tak. Którego chcesz, lawasz czy bułkę? Wygodnie będzie lawasz. Miałem nadzieję, że weźmie w bułce, bo oczywiście nie mogłem wziąć sztućców. No i patrz, jak to ładnie. O, jest ten ser bałkański. Jest serek. Z tego, co wyczytałem, to jest zrobione na recepturze najlepszego, czy tak... No. Na recepturze kebaba, który jest uznawany za najlepszy na świecie. Ogólnie fajne, już mi się podoba ta folia, która jest folio papierem, nie? Uwaga, uwaga. Zajebiście. No jest pełen warzyw, takich świeżutkich. Moje pierwsze skojarzenie w ogóle grill, że to jest grillowane jakby, a nie smażone. No ciekawe, ale wydaje mi się, że ta pozycja, ta ogólnie kombinacja jakby warzyw z ilością tego sera bałkańskiego bardziej siada, kiedy to jest otwarta kanapka, nie paruje. Tak jak ty masz, że warzywa pozostają kruche. No, nie jest naprawdę. A tutaj się troszkę to uparowało. Warzywa ogólnie... bardzo robią tutaj robotę. Bardziej niż mięso. W sensie nie skupiasz się aż tak mocno na mięsie, dzięki temu, że one są bardzo fajnie zrobione. Coś słodkiego, chyba jabłko jakieś się trafiło albo coś. Ciekawe. 3, 4. 4. Tak, ja bym tu poszedł na randkę, może nie z Adim, tylko z jakąś piękną dziewczyną. Ja w sumie też. Ogólnie fajne odświeżenie kebaba. Tak, formatu kebabowego, tak, który się już utarł przez te 20 lat w Polsce, zwłaszcza przez ostatnie powiedzmy 5, kiedy naprawdę poszybował popularnością już do granic po prostu możliwości. To grillowanie naprawdę zrobiło
robotę. Teraz zmierzamy na aleję Jana Pawła II, ponieważ tam, nie wiem czy jest najwięcej kebabów, ale jak tam patrzę, to jest jeden przy drugim, więc teraz lecimy tam i testujemy jeden za drugim. Ogólnie wiem, że tam jest około 6 kebabów. Nie wiem ile jest kebabów, ale jestem tak głodny i jestem ciekaw, czy którykolwiek będzie godny bycia ambasadorem albo bycia świętym kebsem. Ja mam nadzieję, że jakiś kebab będzie godny, żeby zjeść go na obiad. Tutaj na przykład po drugiej stronie ulicy jest Kebabowski. Kebab, którego kojarzę z TikToka i nazwa mnie zawsze, nie wiem czemu, ale wywołuje u mnie uśmiech. Kebabowski. Ale najpierw Tendur Kebab. To kiedyś nazywało się Sawa Kebab. Okej, okay. To jest najlepsze, że tydzień temu, a teraz jest już Tendur. Nie wiemy, czy to ten sam właściciel, ale jest nowy kebab, więc sprawdzamy, zaczniemy od niego. Ten placek wygląda, jakbym jadł indyjskie jedzenie, tak szczerze. Dobry. Oczywiście już się uwaliłem. Ten placek, mimo że nie jest taki standardowy, to mi przypasował, a tobie? No on tak w ustach się rozpyło. No to miękko jest fajne, ma konsystencję mięsa. No na pewno nie jest to jakaś kula mocy, nie? Mhm. Trójeczka! O, jak zgodnie. No. Obiadowo spoko. Lancik sobie zaliczyliśmy w pracy, co nie? Tendur kebab. Następny kebab, dwa lokale później. Esnaf Lokanta Si. Renomę ma dobrą. Ale czy tak faktycznie tak jest? To jest jakaś taka rzeczywiście warszawska kebabowa tradycja, że herbatkę noszą. Chyba nie warszawska. Pewnie nie, ale panasz po prostu wyszedł z lokalu, żeby nas uczęstować, więc... No to jest bardzo miłe. Miło, no miło. To mięsko wygląda obłędnie. Jakie mięciutkie. Czuć świeżość generalnie. No też ładnie pachnie, tak samo jak poprzedni. Za jak bliska. Moim zdaniem ten jest lepszy. Chyba jest lekko gorszy niż poprzedni? Nie słuchajcie go. Dobra, daj specjaliście. Lepsze mięso. Mówiłem. Tutaj już czuć ten mleczny posmak wołowina. Ja nie wiem, ja nie czuję żadnych mlecznych posmaków, no ale może się nie znam. 3, 4. 4. 4? 4. Ja daję 4. Ty byś tu poszedł? Tak. Ja bym poszedł na randkę, no. Miałem powiedzieć, że idziemy tu na randkę, ale ja Jurek sam nie idę na randkę. Bardzo smaczny kebab i obsługa też bardzo smaczna, fajna, miła. Smaczna obsługa. Bardzo smaczna, polecam. Dobra, idziemy do kolejnego kebaba. Ale ja mam jeszcze kebaba. Idziemy do kolejnego kebaba. Czyli Sapko Kebab, rok założenia 2000, czyli Patryk, jeszcze na świecie ciebie nie było, jak ten kebab był już jedzony. No nie. Ja już tutaj byłem i bardzo mi smakowało i był tłum. Tutaj już nawet w kierunek kolejki, bo tutaj są kolejki się ustawiają. Więc chodźmy i zjedzmy kolejnego kebaba, bo jestem głodny. Mamy go. Trzeba było trochę czekać, ale myślę, że wyczekane smakuje najlepiej. Znaczy tego nie bierzmy pod uwagę, bo wiadomo, że to kwestia jakby zaludnienia ilości ludzi w lokalu, więc... Zaludnienia w lokalu. Tak, generalnie lokal jest po prostu pełny. Nie wiem, totalnie co innego. Mówisz, że dobrze. Mhm. Taki miękki. Ta miękkość robi robotę. Mięso też jest top. To jest chyba najlepszy, mi się wydaje. Jezu, jak się wgryzł. Przejdźmy do ocen, moi drodzy. 3, 4. Czwórka. No, czwórka. Co wy z tymi czwórkami dzisiaj macie? Ty trójkę dalej? Byście poszli na randkę? Tak. Bardzo okay. Smaczne. Okay. Smaczne. Podoba mi się ten lokal, podoba mi się też to, że kuchnia jest otwarta, więc widzicie, co tam się dzieje. Chyba kuchnia jest otwarta w większości kebabów. Wydnij to, Bartek. Tak wygląda ten potwór. Totalnie coś innego niż poprzednia. I faktycznie jest inny totalnie niż poprzednia. Już pożera. Już wie wszystko. No to 3, 4. Okej, okay, no dla mnie jakby był taki sam jak poprzednie w zasadzie, więc no ja dzisiaj będę trójkowy. To był okropny kebab, no taki właśnie imprezowy. Kebab nie był okropny, natomiast no po imprezie okej, ale na obiad bym tutaj nie przychodził. Kebab King kojarzy mi się z takim kebabem po imprezie. Tak, aczkolwiek nie wiem. To jest taki dobry kebab po imprezie. Ja nigdy nie jadłem kebab Kinga, nie po imprezie. Kurde, to nie jest to, czego się spodziewałem. Czego się spodziewałeś? No kebab. No, kebab King, generalnie mały kebab, zwykle w zależności od lokalu się różni. Raz to jest taki pierożek, raz to jest takie coś, więc no nie wiem, zobaczymy. Jesteś pierożek. Odstęp tak bardzo. Już na starcie obraża. A może to będzie kontrowersyjne, ale po pierwszym gryzieniu uważam, że ten jest lepszy od kebabowskiego. W kontekście tych innych, którym dawaliśmy trójkę, no to ten raczej nie zasługuje na trójkę. Naprawdę? Mhm. To jest według mnie najlepszy kebab dzisiaj. Co? Naprawdę. Co? Ja mówię w kontekście smaku, bo wiadomo, że mięso to nie jest to, co było poprzednio. Mięso jest gorsze, składniki są też gorsze. Ale w smaku jest smaczniejsze. Generalnie cieszę się, że robimy ten test w trójkę, bo dzięki temu macie różne perspektywy. No jednemu smakuje, jak widać, drugiemu mniej. No co ty gadasz? Co ty p***sz, Patryk? Najlepszy z dzisiejszych kebabów, ja p***a, no.
prawda? No, gusta i guściki, no. 3, 4, 2. Patryk, dziwne, że piątki nie dałeś. Ambasador Kebab Kinga. No co tutaj dużo mówić? No dużo sosu, dużo surówek, mało mięsa, no... Na imprezie lepiej smakuje niż teraz. Jesteśmy przy najlepszym kebabie... Czemu najlepszym? Mieście, myślałem, że w Polsce. No tak jest tutaj określony. Jak widzisz, Jurek ma 4,5 ocen. No zobaczymy, czy jest najlepszy w mieście. Generalnie Jurek tutaj mówi, że to jest jeden z najtańszych kebabów, bo za mały zapłaciłem 16 zł. A chyba, że on jest tej wielkości, to tak kiepsko, ale... Ale kebab King lepszy. To tak się uważać, sobie powiedziałem tylko, że jest dobry po prostu. Sprawdźmy, czy najlepszy kebab w mieście jest rzeczywiście najlepszym kebabem w mieście. I ta chrupiąca. Czy mi to przeszkadza? Nie za bardzo, nawet spoko. Jak na mały... To jest mały? No, za 16 zł. O kurde. Jeżeli Patryk powie, że to jest gorsze od Kebab Kinga, nie gadamy z tobą. No, okej. Ale co, no... To jest... wiesz wszystko. Tak. To daj Patrykowi. Królowi kebabu. Patryk Kebab King Grzyb. No i co? Tak? Posrało go. Jest. To jest serio mega dobry kebab. Jest najlepszy z dzisiejszych wszystkich. 3, 4, trójka ode mnie. 3 no. I pół. O. No czy jesteśmy zgodni? Trójka na obiad. Kebab okej? Tak, no, super. Tak. Najlepszy ze wszystkich okay, dzisiaj. Słuchaj, wszystko. Dzięki. Zahir kebab. No i też mi się kojarzy z imprezą, ale zobaczmy no. Stary dobry Zahirek, nie wiem czy dobry. Stary chyba też nie. Stary? Nie, jest świeży. Jezu, czuję dużo majonezu. Generalnie jest to inny wymiar kebaba. To nie wiem, czy to pozytywnie, czy negatywnie. On też taki słodki, co nie? No, tak. Dużo sosu. Za dużo. Totalnie. Jeżeli chodzi o proporcje, to tam coś poszło nie tak. Zobaczymy. Może po prostu tak trafiłeś na taki, wiesz, fragment, gdzie go było zbyt dużo. Masz rację. No jest go strasznie jest. Dużo. Wciul. Jest taki słodki. Nie smakuje mi ten sos. Nie lubię słodkich sosów w kebabie. Czy ja mogę nie próbować? Spróbuj, gryzka, gryzka. Małego, naprawdę. Ale co, masz jakieś takie awersje? Nie, no mi już brzuch po prostu nie wyrabia. A, myślałem, że masz jakieś naprawdę. Nie, ja im więcej jem, tym mi gorzej będzie. 3, 4, 2. 3,5 też. Jest na równi chyba z poprzednim, mi się wydaje. Ej, dobra, nie, sorry, cofam to. 2,5, bo proporcja była kiepska. Jest za dużo sosu. Dobra, i tak to czy trójka dasz, czy dwójka, to już nic nie zmieni, jest dwójka. Patryk, mam genialny pomysł, stary. Ja też mam genialny pomysł. Kupmy psa z żabki. Karolowi. Ty myślisz o tym samym co ja? Dokładnie. Karol już od 15 minut nie jadł kebaba, więc pewnie głodny już jest. Tak, Karol ogólnie odszedł na pocztę, my tutaj czekamy na niego, jest obok, więc w sumie grzech nie spróbować tutaj kebaba też, bo serwerują. A i z czego co wiem, to oni właśnie mają kebaby z Zahira. Czyli ten, co jedliśmy przed chwilą. Naprawdę? Tak. No nie, tam jest logo, tam nie. Jest logo Zahira normalnie. Jurek, masz rację. Tutaj jest Zahir kebab, wow. Bardzo. Karol, nie wiem co ty tam masz, ale mam dla ciebie kebaba. Mam problemy urzędowe, a ty mi masz kebaba. No weź kebaba, on jest fajny i wszystkie problemy, będzie po problemach już. Zrób gryza. Co to jest za kebab? Czy no fajny, zasłanić? Nie no fajny kebab. Czy to jest kebab z tamtej krawki? Nie, to jest kebab z fajnej kraftowej kebabowni. Generalnie to co jest najlepsze, że to jest chyba największa kebabownia w Polsce, Żabka, bo ona ma najwięcej wiesz lokali. Sprzedam ci jedną rzecz, no. To jest ten sam kebab, co jadłeś przed. To jest Zahir, jest nawet logo na opakowaniu. A jest suchy. Dobra, słuchajcie, ja nie będę nawet nie będę nawet gryza brał, bo to jest jedynka, nawet nie dwójka. Lepiej w Żabce wziąć hot dog niż kebab. O. Wiadomo, że on nie ma porównania do tamtych innych, no ale warto było go tu dać. Masz, no jedz sobie. Dla widza, jednego gryzka. No. Jedynka. 3, 4. 1. Żartuję, jeden. I już jedynka. Się robi 3, więc. Jedynka totalnie. Jedziemy, jesteśmy we Wrocławiu, a jak Wrocław, to spotkamy się z moim przyjacielem. Jesteśmy we Wrocławiu z Dezym. Siemanko. Dezemu zawdzięczamy znowu Mambana. Przepraszam, musiałem to powiedzieć. Ale Dez robi świetne rzeczy muzyczne, więc wbijajcie na jego Spotify'a i słuchajcie. O, dzięki za promo. I nie kazał mi tego powiedzieć, serio, to od serduszka mówię. Dobra, chodźmy i sprawdźmy czarną cebulę. Wygląda fajnie. Oni tu podobno buły swoje mają. Nie mogę się doczekać, jestem głodny. Lokal raczej taki, żeby przyjść, kupić i wziąć na wynos. Pierwszy próba Ayranu. Naprawdę pierwszy raz pijesz Ayran? Tak, Ayran to jest napój na bazie jogurtu z solą. Strasznie. Nie, on jest bardzo smaczny, on jest smaczny. Nie jest smaczny, Jurek. Okej, ale do kebaba to popijesz? No oczywiście, że tak. Pachnie jak kefir. No, takie nie za dobre. Ja to nie, mi się podoba. Co? Jezu, jest potężny. Patrz, ten już nie, bez nas. A mówiłem mu cały dzień, że poczekał na mnie.
No to bułka chrupiąca. Tylko nie pasują mi te warzywa. Ale to Jurek się uparł, że tak ma być, ale jest zajebiste. Mięso też pyszne. Kraftowy kurczak. Kraftowy. Przestańmy mówić słowo kraftowy. A co to jest, kraftowa marchewka, czy co to tak, jest? Tak, kraftowa marchewka z kraftowym ziemniakiem i cebulą. To jest kraftowy twarożek na tym. Tak. To jest kraftowy widelec. Wygląda to spoko. Jest tak spoko. Nie kebabowo, nie? Kurde, to jest bardzo dobre, ale nie w kategorii kebaba. Fajne danie. Z warzywami i z tym. Poczekaj, serem. Jest mięso, które się kręci, tak? Na grillu. Jest. Masz bułkę, do której to się wszystko wkłada, tak? Tak. Masz sos. No. To jak, spełnia wszystkie warzywy. Wymagania bycia nazywanym. A czy była kebabem. Impreza? Ten orzech faktycznie tutaj jest mocno wyczuwalny. To był gemiuse, a to był... Orzechowy nogi. Spoko, czuć orzechowo. Taki mleczny posmak, nie? Ja lubię wszystko, co jest z orzechami, tam z pastą orzechową, burgery z pastą orzechową, jeszcze coś, wiesz. Nie wiadomo, czemu chciałeś to. Ej, ten jest super. Nigdy nie jadłem kebaba z orzechami. Orzechami, kurde, ale wypas. Czarna cebula, ocena. Trójka dla mnie, damy też trzy. Pójdę tu na randkę, czyli czwórkę. Dla mnie 3,5, pójdę tu na obiad z dziewczyną. Więc ocena trójka. Jurek, twoja ocena się liczy. Jemy sobie z Karolem w drodze. Chyba zmieniamy ocenę, czwórka, co? Czwórka. No, czwórka. Serio, jest zajebiste. Zajebiste, 4,5. No. Ja bym też na randkę poszedł na tego kepsika. Jesteśmy na kebabie, który bardzo chciałem odwiedzić. Czyli Nano Kebab Bracia Malczyńscy. Zobaczymy, czy najlepszy na ośce, ale co mi się podoba, to to, że są tam ekrany. Można na ekranie sobie zamówić. Co ty gadasz? A ja nie lubię kontaktu z ludźmi, więc po prostu wchodzę, zamawiam z ekranu i tyle. Kebab z Nano? Mhm. No mały rzeczywiście już mały. I generalnie Jurka... Jurek przeżywa jeszcze czarną cebulę. Tak, i jest w toalecie. Więc zjemy bez niego. Więc smacznego, sprawdźmy to. Dysproporcja jest wysoka, naprawdę, między tym, co mieliśmy, a co teraz mamy. No generalnie to jest prawdziwy kebab. Czarna cebula. Była mało kebabowa, to jest taki prawdziwy chamski kebab. No ale masz rację, to jest taki keps, taki chamski kebab, nie? No dobry, smakuje w porządku. Według mnie to kawał dobrego kebaba. Jeeees, przeżyję. Próbuj, Jurek. Nie będziemy mówić, czy nam smakowało, czy nie. On jest zimny. No dobry jest. Dobra. No. Nano kebab. 3, 2. Po imprezie spoko. Dwójka, tak. No. Po imprezie. Jak będę śmigał, to po imprezie spoko. Trzymam kciuki za chłopaków, ale nie urwało mi dupy. Może później mnie urwa. Kebab for life. Neobab. Dużo polecajek na Instagramie było. Tak? Także sprawdzamy. Tutaj Patryk mówi, że ładny kebab. Jest ładny. Co ładny, że kebab ładny, czy że... No ładnie wygląda, jest taki designerski. No. Wygląda tanio, stary. Dobra, sprawdzimy. Spokojnie. Jurek generalnie jest sceptycznie nastawiony do kebaba, bo przeczytał, że jest inny na obab i że tutaj jakość spadła, cena spod... Nie wiem, zobaczę. Ty mówiłeś, że tanio. Tak, ślicznie. Ale panowie, minus jest taki, że nie ma ludzi. W ogóle nie ma ludzi. Nikogo nie ma. Jest cisza w tym kebabie. Duży jest rzeczywiście duży. Wygląda ładnie. Sosik. Dobry, taki ogół soroczystkowy. Mięso? Też spoko. Chłopaki, mocne opinie, wypowiadajcie się. Jurek się boi, że go wywala, jak coś powie. Bez szału. Nie wiem, no. Pamiętajcie, że Jurek był sceptyczny od początku. Żeby w ogóle jeść te kebaby. Dokładnie, tutaj powiedział. To. O? Nie. Jest kapucha, jest dużo kapuchy. Ale jest też dużo mięsa. No jest, ale właśnie to jest spoko. Taka równowaga. No. Zachowana harmonia. Tak. Mingia, nie? Słuchaj trochę. Sam kurczek? Nie, ta, ta tortilla. Ta tortilla? To ciasto jest takie się... trochę przesuszone. Nie wiem, że trochę ciągnie. Słabo, bo jesteśmy sami w restauracji. Na co się ciągnie? No. Chyba muszę zwiększyć ocenę Marczyńskiej. Jakby faktycznie, jakby lepiej pójść chyba. Okej, panowie, jak będziecie wspominać wizytę u Neobaba? 3, 4. Będę 3. Szygał. Po imprezie. Ale tak... Po imprezie, tak, no. Pójdę, ale tak... Czyli 2, 1, 3. Był okropny, był trochę... Wszystkie smaki były takie znierównoważone, trochę tego, trochę tu. Nie, no, nie. Rezi do mnie dzwoni. Siemka. No siema, gdzie jesteś? Wiesz co, ja nie dam rady. Przepraszam cię. No, wiesz, nie wyrobię. Co? Glęcu wazeliną się cały wysmarował na twój przyjazd. To jest twoje 4,9? Tak, to jest kebab 4,9. No, to cena. 23 stycznia. Jest 18 stycznia. Dzięki, Jurek. To ocena. 23. 0. 1. Będę szygał.